Niemal 36 milionów złotych otrzymają Międzynarodowe Targi Poznańskie z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Pieniądze przekazane w ramach pożyczki mają pomóc targom przetrwać trudny czas pandemii. Zasadniczym celem tarczy finansowej tego wsparcia jest przekazanie środków, które pomogą utrzymać zatrudnienie pracowników. Bo targi na co dzień zatrudniają sztab ludzi, którzy pracują przy organizacji największych tego typu imprez w Polsce i Europie Wschodniej. Już wiadomo, że cel udało się zrealizować. 445 miejsc pracy w naszej firmie, które zostanie uratowane. Spółka do dzisiaj nie zwolniła żadnego pracownika w związku z pandemią. Dzięki funduszom z tarczy targi mogą nie tylko przetrwać trudny moment, ale również realizować nowe inwestycje. Na dniach rozpocznie się budowa parkingu podziemnego oraz strefy kultury w sąsiedztwie pawilonów 1, 2 i 12. Dodatkowo rozbudowany będzie pawilon numer 6. Pieniądze mają zapewnić także kontynuowanie prac nad modernizacją areny. To także niech będzie dobra wiadomość dla tych przedsiębiorców, którzy jeszcze w tym procesie dziś uczestniczą. Na pewno o kilkunastu takich podmiotach z samego Poznania sama wiem, że w takim dialogu z Polskim Funduszem Rozwoju się znajdują. Branża targowa jest jedną z najbardziej dotkniętych skutkami światowej pandemii koronawirusa. Od czasu wprowadzenia czerwonej strefy niemożliwe są podróże czy organizacja dużych imprez. Pieniądze z tarczy mają załatać dziurę w budżecie spółki, a ta jest całkiem spora. Na wyniku finalnym finansowym nie zanotują straty ze względu na sprzedaż nieruchomości, ale na działalności operacyjnej strata targów poznańskich byłaby blisko około 60 kilku milionów złotych. W przyszłym roku targi mają się odbywać w formie online. Pierwsze wydarzenia zaplanowano dopiero na czerwiec, z nadzieją, że wcześniej dostępna będzie już szczepionka na koronawirusa. Prezes targów przewiduje, że branża na pełne obroty wróci dopiero w 2023 roku. Mateusz Mękina, Puls Dnia.